Sejmowa Komisja Sprawiedliwości opowiedziała się za uchwaleniem projektu prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa wraz ze wszystkimi 7 poprawkami zgłoszonymi przez PiS. Komisja będzie dziś kontynuowała pracę nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. W przypadku obu projektów komisja odrzuciła liczne poprawki opozycji. Obrady były burzliwe i dochodziło do wielu utarczek słownych, głównie między członkami opozycji a przewodniczącym Stanisławem Piotrowiczem. Uwagi do projektów miało również Biuro Legislacyjne Sejmu. Komisja pracę nad projektami powinna zakończyć jutro. Komisja Nadzwyczajna nie zgodziła się na wnioski opozycji o odrzucenie projektu PiS dotyczącego zmian w kodeksie wyborczym. Odrzucono również wniosek o odroczenie prac komisji oraz o wysłuchanie publiczne. Projekt PiS wprowadza zmiany w kodeksie wyborczym, które obejmują m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych oraz zmiany w samych okręgach wyborczych. Oceniając proponowane zmiany, szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński mówił w TVN24, że zmiany wprowadzą zamęt i upolitycznią system wyborczy. Jego zdaniem po uchwaleniu zmian PKW będzie musiała rozważyć swoją dymisję. Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakiety balistycznej. Zdaniem władz w Pjongjangu był to najpotężniejszy pocisk ze zbudowanych dotąd w tym kraju. Władze Korei Północnej zaznaczają, że w ten sposób dołączyła ona do grona mocarstw jądrowych i tym samym jej rakiety są w stanie trafić w cele znajdujące się na niemal całym terytorium Stanów Zjednoczonych. W reakcji na próbę Donald Trump zapowiedział, że, i tutaj cytat, zajmiemy się Koreą Północną. Próbą rakietową na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu zajmie się również Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wieloletnie śledztwo dotyczące córki Władimira Putina prowadzone przez agencję Reutera znalazło swój finał. Jeden z kolegów tancerki akrobatycznej Kateryny Tichonowej wyjawił, że kobieta jest młodszą córką rosyjskiego prezydenta. Spekulacje na ten temat pojawiły się już kilka lat temu. Zdziwienie wzbudził fakt, że dziewczyna o niejasnej przeszłości i bez osiągnięć stanęła na czele gigantycznego projektu rozbudowy Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. 31-letnia Tichonowa, która używa nazwiska odziedziczonego po babci, pracuje również w Związku Tańca Akrobatycznego. Jej mężem jest syn jednego z najbliższych przyjaciół Władimira Putina. Sprawy nie skomentował jeszcze przedstawiciel Kremla ani sam prezydent Rosji.